Tu w tym mieście, w Wadowicach, wszystko się zaczęło. I życie się zaczęło, i szkoła się zaczęła, studia się zaczęły, i teatr się zaczął, i kapłaństwo się zaczęło. Osiemnastego maja 1920 roku w Wadowicach urodził się Karol Józef, syn Karola Wojtyły i Emilii Skaczorowskiej. Karol miał dwójkę rodzeństwa, starszego brata Edmunda i siostrę Olgę, która zmarła w wieku niemowlęcym. Ojciec Karola był urzędnikiem administracji wojskowej w randze porucznika. Matka zajmowała się domem i dziećmi. Zmarła 13 kwietnia 1929 roku, tuż przed komunią świętą Karola. Nastoletni Karol lubił sport, książki i teatr. Nie przepadał jedynie za tańcem. Jego ulubionym zajęciem była gra w piłkę nożną. Do połowy 1943 roku Karol był związany z konspiracyjnym teatrem rapsodycznym. W 1942 roku rozpoczął studia na tajnym wydziale teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył je po wojnie w 1946 roku i z rąk kardynała Adama Sapiehy otrzymał święcenia kapłańskie. Do 1948 roku odbywał studia na Papieskim Uniwersytecie Dominikańskim w Rzymie. Kiedy został duszpasterzem akademickim, postanowił dbać tak o duszę, jak i sprawność fizyczną swoich podopiecznych. Zarażał ich miłością do chodzenia po górach, organizował spływy kajakowe i wyprawy narciarskie. Uczył nie tylko wiary, lecz także radości życia. W niedzielę 16 października 1978 roku cały świat zobaczył nowego papieża. Był inny niż dotychczasowi. Przede wszystkim nie był Włochem. Ogłaszam wam wielką radość. Mamy papieża. Najdostojniejszego i czcigodnego księdza Karola. Świętego Rzymskiego Kościoła, kardynała Wojtyły. Wezwali go z dalekiego kraju. Nie wiem, czy będę się umiał wysłowić w naszym języku włoskim. Gdybym się pomylił, poprawcie mnie. Bałem się przyjąć ten wybór, ale zrobiłem to w duchu posłuszeństwa Panu naszemu, Jezusowi Chrystusowi, i w całkowitym zaufaniu do Jego Matki, Najświętszej Maryi Panny. Jako papież poza Watykanem spędził w sumie ponad rok ze swojego pontyfikatu. Odbył 194 podróże, podczas których odwiedził 130 krajów. Biegle władał ponad 10 językami. Wszędzie niósł słowa nadziei, dodawał otuchy, ale też napominał i stawiał wymagania. Trwająca od 2 do 10 czerwca 1979 roku wizyta Jana Pawła II w ojczyźnie
była wyczekiwanym i wzruszającym czasem zarówno dla milionów Polaków, jak i dla samego papieża. Już pierwszego dnia stało się też jasne, że przesłanie, z którym przyjechał, będzie miało wpływ na bieg wydarzeń w naszym kraju. I przyjaciele w dzieciństwie? Tak. Czasem się nawet bili. Najwięcej tośmy kopali w piłkę. Często powtarzał słowa Pawła VI, że człowiek naszych czasów chętniej słucha świadków, aniżeli nauczycieli. Jan Paweł II całym swoim życiem dawał świadectwo prawdą ewangelicznym, które głosił. Wierni wiedzieli, jak żył, co myślał, co lubił, z kim się przyjaźnił. Był niczym otwarta księga dostępna dla każdego. Miliony wiernych gromadzących się na trasach jego pielgrzymek, las wyciągniętych w jego stronę i pragnących go dotknąć rąk, świadczy, że ludzie oczekiwali od niego pocieszenia i otuchy. Wielu spodziewało się, że za jego pośrednictwem spłynie na nich łaska boska, że ulży ich cierpieniom, przywróci ludzką godność, a może nawet uzdrowi. Cukiernia. Po maturze chodziliśmy na kremówki. Nazywano go papieżem ludzkości. Liczyli się z nim wszyscy znani ludzie i zabiegali o audiencję. Modlę się za brata, który zadał mi cios i szczerze mu przebaczam. Powiedział Jan Paweł II w przemówieniu radiowym nadanym kilka dni po zamachu. Dwa lata później, 27 grudnia 1983 roku, przekazał to samemu akcję, gdy odwiedził go w więzieniu. Jan Paweł II, jak mało kto, rozumiał, że u podłoża wielu wojen i konfliktów na świecie leżą różnice religijne. Nikt dotąd nie zrobił tyle dla zbliżenia chrześcijan należących do różnych kościołów i ich współdziałania z Żydami i muzułmanami. W
17 marca 2000 roku papież publicznie i uroczyście przeprosił za winy Kościoła katolickiego. Uznał bowiem, że zanim wprowadzi swój lud w trzecie tysiąclecie, powinien przeprosić za grzechy popełnione przez wyznawców katolicyzmu na przestrzeni wieku. Kościelny rachunek sumienia połączony z przebaczeniem dla tych wszystkich, którzy wyrządzili krzywdę katolikom, uznano za jeden z najpiękniejszych gestów w historii Kościoła. Za każdym razem, gdy po pobycie w klinice Gemelli wracał do Watykanu, niósł całemu światu nadzieję na powrót do zdrowia. Nawet w ostatnich dniach, na przekór poradom lekarzy, pokazywał się w oknie, jakby chciał powiedzieć: nie lękajcie się, o mnie jestem. Carissimi fratelli e sorelle, alle 21:37 il nostro amatissimo Santo Padre Giovanni Paolo II è tornato alla casa del Padre. Preghiamo per lui. Odpoczywa na wieki u miłosiernego Boga, bo zawsze była z miłości do wiary, czysta jak święcona.